Dzień dobry. Jak tam się ma mój słuchacz kochany i moja słuchaczka? Moi drodzy, nie wiem, czy mi będzie dobrze słychać, bo sobie zmieniłam mikrofon jakby. Ale dobra, zrobię teraz tak. Będzie chyba dobrze. Ja nazywam się Anna Antonia. Jesteście na moim podcaście Słowo Miłości na dziś, na kanale Inny Wymiar Sukcesu. Jeżeli słuchacie to na aplikacjach do słuchania podcastów, albo na Ludzie Sukcesu na YouTubie. A ja przemawiam, rozmawiam, mówię do Was, kochani moi słuchacze. Wiosna. Wiosna piękna i radosna. Wiem, że się śmiejecie czasami, jak coś mówię, jak jesteś tu pierwszy raz, to musisz wiedzieć. Tak? Czasami jest nostalgicznie, mocno, czasami dosadnie, czasami śmiesznie, a czasami wręcz bardzo się wzruszam. Nie wiem, czy to w ogóle słychać, ale ja, wiecie, czasami się wzruszam, jak mówię, i łzy mi lecą, i muszę jakby przestać albo się bardzo mocno skupić, żeby się wam nie rozszlochać tutaj. Ale tak jest, po prostu. Fajnie też, że mnie nie widzicie, bo czasami jestem w różnych sytuacjach, jakby jak to nagrywam. I jakbyście na mnie patrzyli, to ja bym się po prostu wzruszała. Pamiętam ostatnio na jednym z live'ów też, którymś mówiłam, nie pamiętam o czym, ale w pewnym momencie już łzy mi napływały i nie wiem, czy to było widać, ale tak, wzruszałam się bardzo. No jestem taka, no, uczuciowa, może nie widać tego albo nie słychać, ale tak, mam uczucia w sobie. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o uczuciach, moi drodzy, bo dzisiaj porozmawiamy o miłości. Życie bez miłości, taki jest tytuł podcastu. I uwaga, chciałam też powiedzieć, że to jest jeden z rozdziałów mojej książki. I ja Wam go dzisiaj przeczytam, bo chciałabym, żebyście go usłyszeli. Życie bez miłości. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzęczący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Uwaga, i to jest pierwszy list do Koryntian 13:1-3. Wszystko można mieć, ale jeśli nie ma się miłości, nie doświadcza się jej i nie można się nią dzielić, i jest się nikim. Mocne, co? Każdy człowiek na świecie potrzebuje miłości. Każdy. Każdy pragnie być kochany i kochać. Nie ma jednak większej miłości niż miłość Jezusa, który oddał swoje życie za ciebie. Wyobraź sobie teraz, że tak mnie kochasz, tak kochasz swoich sąsiadów, zabójcę, który siedzi w więzieniu, psychopatów, złodziei, że oddajesz za nich wszystkich najcenniejsze, co masz, swojego syna, córkę. Czujesz to? W ogóle czujecie to? Weź sobie wyobraź, ja teraz przeżywałam. Wyobraź sobie teraz, ja mam jedno dziecko, ale wyobraź sobie, że czekałeś na dziecko, albo czekałaś, albo masz malutkie dzieciątko teraz, nie wiem, ma pół roku, 3 miesiące, albo i 5 lat, nie wiem, 3 lata. I teraz ty masz to dziecko oddać za wszystkich tych złodziei, złoczyńców, inne osoby, które cię skrzywdziły, sobie pomyślisz o kimś, bo może masz żal. I ty masz oddać to za wszystkich ludzi, którzy grzeszyli, grzeszą i będą grzeszyć. Którzy kradli, będą kraść i zabijali i będą zabijać. I zabijają teraz. Którzy ranią i będą ranić i mają tyłku po prostu za przeproszeniem ciebie i innych ludzi. Zabijają zwierzęta, trują, robią różne rzeczy. I ty oddajesz swoje dziecko teraz po prostu na nich wszystkich. Rozumiem, no teściową, jeszcze jako tako by ci przeszła. Ale swoje dzieciątko malutkie? Dobra, jeżeli nie masz dziecka, bo może nie masz, to weź sobie wyobraź teraz swoją mamę albo brata, kogoś, kogo bardzo kochasz, swojego partnera, nie wiem, żony, męża. Kogo najbardziej kochasz dzisiaj na świecie, ty oddajesz. Już nigdy wiesz, że po prostu idzie i będziesz oglądać jeszcze to. Zamknij oczy przez chwilę, proszę, i wyobraź sobie, że masz uratować tysiące, miliony ludzi za jedno twoje dziecko.
Patrzysz, jak je biczują. Leje się krew. Twoje dziecko jest tak zmasakrowane, że nie jest już podobne do siebie. Ojej, aż mi ciarki przeszły. Następnie niesie swój krzyż. No wyobraź sobie tą małą dziewczynkę, ona ma nieść swój krzyż. Taki malutki, ale ma nieść. A jak nie niesie, to biczują ją, że ona ma tam iść i ponieść to po prostu na tą górę. I guzik ich obchodzi, że jest jej ciężko. A potem przybijają twoje dziecko do krzyża. Uwaga, nagiego. Widzisz to w swojej wyobraźni? Widzisz w wyobraźni twoją małą córkę, jak przybijają ją i jeszcze nagą i patrzą na nią, plują na nią. Widzisz to? Bo nie wiem, czy wiecie, ale w tamtych czasach, jak kogoś, ja już to mówiłam na podcastach, jak kogoś krzyżowali, to krzyżowali tą osobę nago, dlatego żeby jeszcze bardziej ją upodlić. Rozumiesz? Więc Jezus musiał dostać każde baty, każde, jakie ty dzisiaj dostajesz, żebyś ty był wolny. Jak to zrozumiesz, jak przeczytasz książkę, to zrozumiesz, to będzie przełom w twoim życiu. Widzisz to w swojej wyobraźni? Za tysiące zabójców, morderców, ludzi, którzy wyzywają ciebie, twoje dziecko, a ty oddajesz swojego syna, córkę, by uratować tych ludzi i miliony innych. Jaką Bóg ma do ciebie miłość? Jak wielka jest Jego miłość? Jeśli jeszcze jej nie znasz, to gwarantuję ci, że nie ma większej miłości na świecie niż Jego. Jak poznasz Go i zaczniesz mieć z Nim relację, poczujesz coś, czego nie da ci żaden mężczyzna czy kobieta. Nie da ci również dziecko, ani żadne twoje zwierzę. Nic. Ta miłość jest nieporównywalna do niczego i nie można jej opisać słowami, gdyż nie ma takich słów. I mówiłam to już. Nie ma takich słów. I teraz wyobraź sobie, dzisiaj młodzi ludzie jakby zakochują się w drugim człowieku i oni oddają 100% siebie. Bo ona tak bardzo go kocha. Ona oddaje siebie, wszystko robi dla niego. Obgryza mu paznokcie u nóg, dosłownie. Nie wiem, goli mu włosy spod pachy, a on jej po prostu robi warkocze każdego dnia i wyciąga jej po prostu, nie wiem, wągra z czoła. Kochają się. Ale jak coś się źle dzieje, uwaga, to już się nie kochają i ona znajduje sobie innego, on się znajduje innego, ale najpierw, zanim sobie znajdą, to ona jest taka rozgoryczona, i ona po prostu ledwo co żyje, jej serce płacze, jest po prostu poraniona, jego dusza jest w strzępkach i wiecie dlaczego? Bo ona oddała 100% dla niego i on oddał 100% dla niej. Więc jak oddałeś 100% drugiej osobie, to nie zostało ci nic do gruchy jasnej, zrozumiesz? Nic nie ma, nic nie ma w tobie, bo oddałeś 100% tej osobie i ta osoba się stała twoim Bogiem. Wow, co? I teraz jak ona stała się twoim Bogiem i nagle ten Bóg twój znika, bo znalazł sobie kogoś innego, uwaga, to co się dzieje? To dla ciebie już jest koniec. Po prostu koniec życia. Ty po prostu załamka, totalna depresja, gorzej niż depresja, koniec życia, ty chcesz się wieszać, po prostu ciąć i tak dalej, i tak dalej. No i widzisz? To gdzie ta miłość jest? Bo tak naprawdę, gdyby była miłość w tobie, uwaga, w tobie i ona by chciała odejść, to byś powiedział, dobra, ja ciebie kocham. Jeżeli jest ci źle, ze mną będzie ci gdzie indziej źle, dobrze, to proszę idź. Zobacz, jaka to jest wielkość. To jest niepojęte dla takiego normalnego człowieka, ale tak jest. Bo ty nie oddałeś 100% tej kobiecie. Tylko część oddałeś Bogu, bo go poznałeś, wiesz, jaki On jest. I nie chodzi mi o religię i o Kościół. Halo, ja to powtarzam cały czas. Nie o religię, tylko o relację z Bogiem, żywą. I uwaga, i masz dzieci, to dajesz im miłość, ale nie oddałeś 100%. Dlatego już Ciebie tak nie boli, bo oddałeś jakąś część. Boli Cię to, dotyka Cię to, ale wiesz, że jeżeli ta osoba będzie szczęśliwa gdzie indziej, no to okej. Okay. Jest trudne, to jest bardzo trudne, ale to bardzo trudne. Ale tak jest. Okej. Okay. Ludzie, których ty być może dzisiaj podziwiasz, gwiazdy i celebryci tego świata, często w ostatnim czasie przyznają, że nie są szczęśliwi. Sama znam takie osoby, które na pozór mają wszystko, czego większość osób pragnie. A kiedy ich zapytałam o szczęście, odpowiedź brzmiała nie lub nie do końca. Więc czego im brakuje? Czego brakuje ich? Czego pragnie ich dusza? Czy miłość?
przez którą zostali stworzeni, czy miłości, przez którą zostali stworzeni, jeden z amerykańskich milionerów, Joy Gold, który dorobił się w swoim życiu niewyobrażalnego majątku, kiedy leżał na łożu śmierci, powiedział: przypuszczam, że jestem najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem na całej ziemi. Zobaczcie, jeden z amerykańskich milionerów powiedział: na łożu śmierci miał niewyobrażalny majątek i powiedział, że przypuszczam, że jestem najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem na ziemi. Natomiast jeden z najbogatszych osób na tym świecie, którego podziwiały miliony i inspirują się dzisiaj nim, Steve Jobs, powiedział na łożu śmierci: osiągnąłem szczyty sukcesu w biznesie. W oczach innych moje życie stało się symbolem sukcesu. Jednak oprócz pracy mam niewiele radości. Bogactwo nie robi już na mnie żadnego wrażenia. W tej chwili, leżąc na łóżku szpitalnym i rozpamiętując całe życie, zdaję sobie sprawę, że wszystkie osiągnięcia i bogactwa, z których kiedyś byłem tak dumny, stały się nieistotne w obliczu mojej rychłej śmierci. Kiedy w ciemności patrzę na zielone światła urządzenia do sztucznego oddychania i słyszę jego mechaniczny dźwięk, czuję oddech zbliżającej się śmierci. Dopiero teraz rozumiem, że nawet jeśli zgromadzisz dużo pieniędzy, nagle chcesz realizować cele, które nie są związane z bogactwem. Jest coś ważniejszego. Miłość, sztuka, marzenia z Twojego dzieciństwa. Nie, nie uginaj się, nie uganiaj się za bogactwem. To może robić tylko osoba tak zakręcona jak ja. Bóg stworzył nas, aby każdy mógł poczuć miłość w sercu, a nie biegał za złudzeniami budowanymi przez sławę i pieniądze. Tak jak ja robiłem to w moim życiu. Teraz wiem, że nie mogę zabrać je ze sobą. Jedynie co się liczy, to wspomnienia wzmocnione miłością. To jest prawdziwe bogactwo, które będzie szło z tobą. Będzie ci towarzyszyło, da ci siłę i światło, które cię prowadzi. Miłość nie zna granic. Będzie ci towarzyszyć nawet poza granice życia. Przeniesie cię tam, gdzie chcesz się udać. Dąż do osiągnięcia celów, które sobie wyznaczyłeś. Wszystko jest w Twoim sercu i Twoich rękach. Które łóżko jest najdroższe na świecie? Łóżko szpitalne. Jeśli masz pieniądze, możesz zatrudnić kogoś do prowadzenia Twojego samochodu, ale nie jesteś w stanie zatrudnić kogoś, kto zabierze chorobę, która Cię zabija. Rzeczy zgubione można odnaleźć, ale jest jedna rzecz, której nigdy nie można odnaleźć, gdy ją stracisz. Życie. Niezależnie od tego, na jakim etapie życia jesteś, teraz w końcu będziemy musieli zmierzyć się z chwilą, gdy kurtyna opadnie. Szanuj swoją rodzinę, kochaj współmałżonka, szanuj znajomych, traktuj wszystkich dobrze i dbaj o siebie. Dbaj o przyjaźń. To właśnie miłość ojca. Leczy rany, koi duszę, daje spokój i wolność. Nigdzie indziej nie znajdziesz. Zawsze będą to tylko podróbki. To jest koniec tego rozdziału. I pokazałam Wam tutaj przykłady miłości. Widzicie? To jest niesamowite, bo o tym można by było mówić i mówić to całe wykłady. Ale jedynie, jeżeli Ty jesteś pusty w środku i nie ma Tobie miłości, to choćbyś nie wiadomo co miał i kim był, to będzie puste. A jedyną rzeczą, jedyną osobą, która może wypełnić Cię miłością, jest Bóg. Nie wypełni tego kobieta. Ona da Ci namiastkę miłości i Ty będziesz czuł się kochany, ale uwierzcie mi, ja wiem, że mimo nawet, że kobieta da Ci tą część, to dalej będzie ta druga część pusta. Dlatego, że my jesteśmy duchowi. Jak przeczytacie książki, zobaczycie, czym jest ciało, dusza i duch, to dowiecie się, że my mamy tą część, którą dostaliśmy od Boga. Bóg jest miłością i to cały czas w nas siedzi. Dlatego mamy wolną wolę i dlatego mamy sumienie też, które nas gryzie czasami. Bo tam jest prawda, prawda dotyka i On jest prawdą. I to jest coś, co będzie Cię prowadziło przez życie, jeżeli napełnisz się miłością. Jego miłością, miłością do siebie, do innych ludzi. Ty będziesz potrafił kochać innych ludzi, bo będziesz potrafił kochać siebie. Nie możesz kochać innych. Tobie się wydaje, że kochasz innych. No właśnie. Ale tak jak mówiłam, no gdybyś kochał ją naprawdę albo jego byś kochał naprawdę, to pozwoliłabyś mu odejść i nie cierpiałabyś tak. Bo uwaga, nie oddałabyś 100% jemu. I nie postawiłabyś go na piedestale, tylko postawiłabyś Boga i wiedziała, że jak nawet on zniknie albo ona zniknie, to nie zostaniesz nigdy sam, bo on jest z tobą i on
zmieni Twoje życie i da Ci coś lepszego, dlatego że to było przygotowane dla Ciebie, ale nie mogłeś tego dostać, bo nie byłeś na to przygotowany. Może tak być? Tak jest po prostu. Ściskam Was, kochani, serdecznie. Pozdrawiam, do usłyszenia. Hej!